Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rodu ludzkiego. Ty z miłości posłałeś na świat swojego jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba daje nam swoje ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak my. I kiedy się zgromadzili się na braterskiej uczcie w Twoim Królestwie, przez Chrystusa Pana naszego. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi.
dzisiejsze popołudnie życzę dobrej zabawy. Mam nadzieję, że Państwo też tego oceniacie. Nowe, piękne wnętrza, nowe parkiety. Myślę, że może nogi będą lepiej niosły. Życzę dobrych rozmów, spotkań, bo to taka też okazja do tego, żeby podtrzymać stare znajomości, nawiązać nowe znajomości, gdzie coraz mniej z sobą rozmawiają, coraz mniej się spotykają. W związku z powyższym taka okazja dzisiejsza to właśnie okazja do tego, aby porozmawiać, aby spotkać się, aby jutro i w kolejnych dniach wynieść z tego spotkania miłe wspomnienia. Wszystkiego dobrego. Cieszę się, że u Państwa mogę być. Aby te zdrowie, siły i łaska Boża dopisywała nam, abyśmy w tym roku, abyśmy na drugim roku mogli się ponownie spotkać, ponownie radować własną obecność. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego. Niech się załóżmy w skali jeszcze. A, tak. A, już.